dostał? Zaraz za nami. On dwie paki leciał za mną. Mech. Złoty, gdzie jest? Szafkę. Czek. I to nie mechaniczny, pneumatyczny. Były smaczne lody? A ja zobacz. Teraz musiało zacząć pod słońce, grać. Serio, pod słońce. Ale jak w drugą stronę, to będzie ludzi raziło. To połowicznie. Połowicznie? O, a tam jest motor. I wymienimy świeczkę. Dwie. Że chodkę wziąłeś? Tak. Dobra. Ale od samego rana są problemy. Typu nie mieliśmy 18 na przykład do świec akurat, bo miałem wszystkie mniejsze klucze. Albo 19. Mamy 18, nie zła sztuka. 4, 18. Dobra, skoczyliśmy do hurtowni, mieliśmy blisko. Tak. I wymieniamy. W LTD. A potem zobaczymy, czy będzie jeździł jeszcze po tym zabiegu. BHP, manikir warsztatowy. Elegancko, tak? Żeby sypu nie naleciał. I co, wchodzi ten klucz? Wchodzi. Czyli zrobiliśmy upgrade klucza, pokaż mnie go. Boję się, żeby syf do środka nie naleciał. No, jak tam dmuchnąłeś. Takiego klucza to nawet Przemek na warsztacie nie miał. Jesteśmy elita, mając taki klucz. Czy ta świeczka jest martwa? Pokaż mi. Zobaczymy, jaka była redundancja. Jest gorąca. Wydaje mi się, że jest bardzo. Mleko z kawą, dobry stan jest. Stan jest dobry, nawet nie jest jakoś specjalnie w... Ale trzeba założyć nową, bo można. To jeździ. Pająk poszedł nie czaje tego. Chyba ładnie porobił. Jaka to wycenzuruje? Długo będzie. Wybieram się dzisiaj na giełdę. Dziś zakup mój duży być może, ponieważ bus kreatora mi w tym dopomoże. Jedziemy już z MC na giełdę. Zobaczcie, jaki mam wypasiony mobilny statyw dzisiaj ze sobą. Dajcie łapki w górę, to będziemy takie statywy zabierali częściej na giełdę. Mech. Trzeba było statyw. Nie mógł jechać. Tak nie może. Teraz jadę do kapitana. Będziemy atakowali Wrocław. Do Wrocławia kupić jeszcze jakieś rzeczy do ASG, ponieważ byliśmy w militariach, jednak mam wrażenie, że większość tych sklepów nie jest dobrze tak zbyt zaopatrzona. Mówię to na podstawie kilku rzeczy. Tego, jak chcieliśmy kupić coś do ASG, no fakt, że kapitan wyłożył tam na jakąś większą sumę, ale czasami były rzeczy, które po prostu kupił, bo kupił. Nie było na przykład jakichś rozmiarów coś przymierzyć, albo cały czas było na zasadzie, a że jest to na stronie internetowej, można zamówić, no ale dobra, my nie mamy u siebie w Legnicy sklepu militaria.pl, jechaliśmy po to do Wrocławia, oni tego nic prawie nie mają, zapomnieć w ogóle o jakichś ASG typu sprężynach i tak dalej. Więc dzisiaj jedziemy do innego fajnego sklepu, do Gunfire'a. Jadę teraz właśnie do Złotego, przesiadamy się w Eskę, bo tam jest o 100 koni więcej niż w mojej. Będzie dynamicznie. I jedziemy. I taka mała dywersyfikacja, dywersja, agresja, degresja, tegręgolada. Ostatnio zacząłem sobie liczyć. W
bo rozmawiając ze znajomym, mówię, że wiesz, nie wiem czemu ludzie często nawet ciężko jest im kiwnąć głową, że kogoś puścisz, na przykład gdzieś, gdzie przechodzi, nawet w miejscu, nawet na pasach czasami warto, jak widać, że ktoś ewidentnie się zatrzymuje, gdzie jeszcze jesteście kawałek od tych pasów, wiecie mi o co chodzi. I tak zacząłem sobie zliczać, ile osób podziękuje za to, że przechodził, ile osób będzie dziękowało za to, że ich przepuszczasz i będą w jakiś sposób wdzięczni za to, a ile nie. Znajomy mówił, że to są statystyki około 50 na 50, niżej telefon, bo tutaj panowie z suszarką stoją. Oj. Myk. Jesteśmy uratowani. Jesteśmy zgubieni. I powiem wam, że się przeraziłem, jak zacząłem to liczyć, a zatrzymywałem się teraz w takich nawet momentach, gdzie niekoniecznie musiałem. I krótka statystyka. Na 38 osób dwie osoby kiwnęły tylko głową. Nie jest ciężko naprawdę kiwnąć głową, moi drodzy. Także naprawdę, moi drodzy, kiwnąć czasami głową, uśmiechnąć się do kogoś, kto cię przepuszcza, czy to na światłach, czy nawet w miejscu niedozwolonym, to nie jest nic strasznego, uwierzcie mi. No jest to takie, no, jest taka kultura trochę taka, wiecie. Jeden się uśmiechnie do ciebie, mimo że jedziesz wkurzony autem, przepuszczisz kogoś, ktoś się do ciebie uśmiechnie, ty też się oduśmiechniesz, trochę ci będzie lżej na duchu, trochę takiej radości w życiu, a nie wszyscy chodzą ze spuszczonym, smutnym łbem. Koniec moralizowania. Koniec moralizatorowania. Widzicie, jakiś głąb się wymoża, nawet nie umie wypowiedzieć słowa Moreli, koniec Moreli. No teraz 190 zwolniłem. Patrz, kurwa. Renówka stara za nami. Może dwie paki leciał za mną. Jeba, niutki. Nie wierzę w to, co widzę. A, to dzisiaj. Zobaczymy. Nie, pan, dobry. A jakie ma odejście? Zaraz zobaczymy. Odejścia to on nie będzie miał. Odejścia, a tu nie ma gdzie się rozpędzać, a taka nasza auto, to znaczy niemiecka autostrada. Kreator lubi jechać eską. Lubi. To jest zarzutka. I to są tirowcy, to są te chamy, te. Tfu, tak? Te pu jego mać. A tu następny, o. Jakiś kokot, kurde. Dobra. Złoty jest radość? Dlaczego złoty ma radość? I teraz jedziemy powiększoną ekipą do Złotego. Wojtuś, jak tam nowy fotelik? Nowy fotelik. Znaczy chyba, że dobrze, a Majeszka w Wojtusiowym foteliku. Jedziemy do Złotego zlikwidować gniazdo szerszeni. Tak, wiem, to żaków powinno się wołać, ale nie ma czasu na pierdoły. Ciekawe, kto ile obrażeń będzie miał. Jesteś pewien, że żaden nie dostał? Oooo! Chyba dostał. A już puszczam gitara strój. Tak bardziej, nie? Mówią o nim w mieście, co z niego za gość. Ty wciąż chodzi pijany, pewno nie wie, co to wstyd. Brudny niedomytek w stajni ciągle śpi. Czego szukasz w naszym mieście? Yeah.
Whisky to nie wszystko. Można bez niej żyć, lecz nie wiedzą o tym ludzie, że najgorsze w życiu to samotnym być. Dość długie włosy jak ty. Niech cię fryzjer znów zamykania, ty noś. Brak cię długie włosy jak my. Bo najlepszy sposób na kobietę zrobić sobie z włosów bransoletę, a więc noś. Brak cię długie włosy jak my. I niech cię rodzina z domu wygania, i niech cię fryzjer znów zamykania, a ty noś. Brak cię długie włosy jak my. Pawle, co robimy? Wynosimy szafkę. Czemu? Bo mam ładniejszą szafkę. A to taka piękna szafa. Chcesz ją? To nie. Zapierę. Chcę ją wyrzucić. Pięknie to odegraliśmy. Także tą szafkę wyrzucimy. Tą. Na fajans. Ja wiem, ci mówię, że to usuwa. Tłuste. Jak macie spary tłustej w kuchni, zaschnięte rzeczy, nic ich lepiej nie usuwa. Płynę do naczyń nie usuniecie, niczym nie usuniecie. Tu mów bardzo głośno, żeby muzyki nie było słychać w tle, bo ona no to... tam tak gra. Nie, no w sensie mogliśmy mówić głośno i tyle. Jak będziemy cały czas mówili, to nic się nie stanie. No. To trzeba tym. Tym patrz. Używamy. Psik, 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 psik. Niuch, niuch, niuch. Mała kroza. Ciach, ciach, ciach. Szuru, buru, niuch, niuch. Nie wyczyszczone. Elegancja Francja. To znaczy, że to działa, MC. Tak działa właśnie. To jest bardzo dobre. Polecamy. Kupić można to w Lidlu. Blowback i to nie mechaniczny, pneumatyczny. O, kolba nie założona, bo bateryjka jest moja. Zaraz idziemy naprawić bateryjki. Made in from Taiwan. Fajna broń. Fajna. Będziemy zabijać. Musi być fajna za 1,5 kapcia. Słuchaj, tu jest smaczne lody. A ja mam napój aloesowy. Żona ma niby też. A Maja ogląda ptaki. Nie płaczę w kawałku, no miejsca brak na twe babskie łzy. Po ulicy miłość hula wiatr wśród rozbitych szyb. Patrz, poeci śliczni, prawdy sens roztulili w grach. SOS wysyłają w świat. Żegnam was, już wiem, nie załatwię wszystkich pilnych spraw. Idę sam właśnie tam, gdzie czekają mnie. Tam przyjaciół kilku mam od lat, na nich zawsze śpiewam, dla nich gram. Jeszcze raz żegnam was.
nie spotkamy się. Pięknie śpiewasz, ale już musiałam tu zajrzeć, bo tak jakieś wyznania miłosne, tam jakieś gejowskie, tutaj nie wiem. Chciałbym mu zagrał, no definitywnie. Zagłużoną taką gitarę wyciągnąłem, że... Żerta. Ale super, masz talent i sobie... Naprawdę... Do życia, do mega śpiewa. Super. Mega. Pęka cienka nić. Telewizor wedle mały gwiazd. Oto marzeń szczyt. Ej, drodzy moi z krewnych lat. Obraz na ciech tłuszcz. Już was swoje szmony popatrz mal. Zdrada płynie z ust. Żegnam was. Już wiem. Nie załatwię wszystkich pilnych spraw. Czekają mnie. Tam przyjaciół kilku mam. Od lat dla nich zawsze śpiewam, dla nich gram. Jeszcze raz żegnam was. Nie spotkamy się.